No, tym razem zima. Zima zaskoczyła hodowców egzotycznych. Pod koniec listopada, żeby takie temperatury dawno już nie było, ledwie zdążyłem wszystko ponakrywać. Też korzystając akurat po blisko tygodniu, w końcu temperatura poszła na plus. Więc można by zobaczyć. Jak się rośliny miewają niektóre w tych moich budkach różnorakich. Tutaj od razu w oczy rzuca się <noise> największa, w której spoczywa Musa musabasio. Ta jedna ma tutaj wszędzie czujniki, jak w zeszłym roku. Tutaj ten jeden pokazuje temperaturę na powierzchni liści 0,9 stopnia. Na powierzchni, ale pod, pod folią tak samo. Pod folią, jeszcze na tych liściach jest położona taka cień tańka folia. Także temperatura jest troszeczkę zawyżona. W budkach, gdzie nie było tej folii, a to też pokażę później, temperatury są niższe. Tu jest z boku, gdzieś jakimś gdzieś takim kawałku bocznym. Wzięte też, żeby zobaczyć jak mróz wnika do wnętrza. Plus 3,3. Tutaj z kolei, no około 8 stopni, 7-9, bo czasami, no właśnie, czasami 8 stopni. Najniższa temperatura, jaka tu na razie była zanotowana, na podwórzu przynajmniej, to około minus 8 stopni, więc jeszcze nie jest, nie wiadomo ile, jest na razie mniej niż było w zeszłym roku. Ale mróz jest długotrwały. Mniej więcej do, do zeszłego roku mróz trwa bardzo długo. I już przy, przy takim jeszcze, no, dopiero się, tak jak mówię, kończy się listopad, a to takie warunki. Nie zdążyłem chyba jeszcze tylko figi okryć. Ale też trzeba będzie w najbliższym czasie trochę zwinąć te gałęzie i okryć ją przynajmniej od wiatrów. Musabasia, jak na razie widać, że trzyma ciepło, ta konstrukcja. Ale ona jest tak zbudowana, że długotrwały yy, mróz na pewno sobie nie poradzi. I to ciepło, które sama generują te, te liście, no przez dłuższy czas też nie dadzą rady. No zobaczymy jak to będzie w tym roku. Mam nadzieję, że że jednak że jednak coś z tego będzie. Po blisko tygodniu temperatura jednak utrzymuje się dość, dość tutaj stabilnie. Jak jest to 8 stopni, no to przez blisko tydzień no to obniżyła się o 5 stopni. Tak było, około, było tam naście stopni tydzień temu tutaj, no teraz jest około 8. Tutaj w dwóch takich budkach spoczywają z kolei trochę karpusy fortunei. No to jest taka to jest eksperymentalna konstrukcja. Bo tutaj jeszcze nie dołączyłem czujników. Muszę sobie też jakiś sprawić tutaj w najbliższym czasie. Ale no, oczywiście można sprawdzić. Zdjąć jeden i zobaczyć, czy w środku jest mróz? Czy, je, czy jest, czy go nie ma. No, z zewnątrz tutaj dopiero puściło, ale jeszcze tu kilka godzin temu tutaj było skostniałe. A wewnątrz. No, po zdjęciu pokrywy. No, starałem się też zostawić ten śnieg. No, to jest też zawsze dodatkowa izolacja. No, widać, że rogi tutaj, powierzchniowe warstwy. Wszystko zamarznięte, ale centralna część, liście, normalne. I oczywiście on nie jest tutaj w tych liściach bezpośrednio, bo, bo to, to by nie było dobre rozwiązanie. Basio, no, może by sobie i poradził, tak, ale trochę karpus z liśćmi zielonymi. Zaraz by go tutaj zniszczył grzyb. jeszcze znaczy, może też przerwę, bo się tutaj dokopę. No, wewnątrz są też oddzielone tutaj taką osłonką, także mury otaczają go z każdej strony, także i z góry też jest tutaj różnica poziomów. Jest tu zasypany, także jest całkowicie odizolowany. No i wewnątrz teraz tu posypały się troszkę liście. O, tu jest nawet nawelić przyjemnie, przyjemnie ciepło. Roz tutaj, widzę, nie dotarł. Tutaj przez dłuższą, dłuższą, dłuższy czas na pewno nie dotrze. Nie są nawet, o dziwo, są nawet suche. Spodziewałem się, że będą, że będą takie zawilgocione, ale, ale suche są. Więc mam nadzieję, że się ta, tak, tak to, to wszystko tu utrzyma. Także trochę karpu z jeden i drugi w takiej osłonie tutaj przebywa. No, ścianki nie są nawet. Nie są nawet jakoś wielce. O, no myślałem, że będzie bardziej tutaj zawilgocone, no ale może to też w związku z tym, że właśnie nie było takich dużych temperatur, więc nie miało się gdzie gdzie to to wszystko zaparować. No Miejmy nadzieję, że dalej tak będzie. Mróz widzę nie dotarł. Tak mówię, bo to około minus 8 stopni przez długi czas, no i ogólnie całodobowy mroz dopiero, dopiero dzisiaj właśnie, tak jak tutaj widać po tym w leczu mleczów w Welfini cały tydzień obecny i połowa z, zeszłego to był całkowicie zwinięty listki takie pozwijane a teraz ładnie się odbudował także widać, że na razie ta osłonka działa jeszcze są tutaj osłony na eukaliptusach. Jeszcze może dodam, jak ona mniej więcej wygląda, jej szkielet. No, tak to mniej więcej, tak to mniej więcej wygląda. I to jest oczywiście takie no, testowe, no testowe. Zobaczymy jak sobie to, to poradzi przez, przez tą zimę. Czy będzie miało to sens czy nie. Najważniejsze, żeby ta temperatura była na plusie, to trochę karpusy powinny dobrze wtedy przezimować. Zostały jeszcze osłony. No i powinny właśnie dobrze przezimować. O, jeszcze zapomniałem pokazać tego Basio drugiego. No, ten drugi Basio. Jedyna różnica między tym pokazywanym na początku jest to, że nie ma właśnie tej tej jeszcze dodatkowej folii na liściach. No i niestety ta różnica pojawiła się. Tutaj widać, że wychodzi. Już trochę liście opadły, trzeba też właściwie dorzucać. No, ale są trochę skostniałe. I tutaj, jak otworzyłem tutaj chwilę jeszcze temu, to jeszcze tu było widać nawet tutaj trochę warstwy Przemarznięte. Wierzchnia warstwa liści jest przebarznięta, więc na pewno tutaj jak wrócę, to trzeba skosić je znowu na równo z liśćmi, trochę może dosypać i jeszcze położyć na to taką, fo taką luźną folię jak ta. Taką zwykłą, luźną folię, żeby tą, tą, tą temperaturę tutaj zatrzymać. Także tak wygląda tutaj jeszcze ten jeden basio. Warunki pewnie wewnątrz są identyczne, tak, tak jak i tam, bo tu się nic więcej nie różni, więc też pewnie około 8 stopni jest już poniżej W niższych warstwach Zostały jeszcze eukaliptusy A tutaj na działce W mojej strefie Strefie australijskiej no warunki jak na, na górze Kościuszki Na najwyższej górze Australii Śniegi Chociaż tam pewnie Nikt eukaliptusów tak nie okrywa bo tam nie ma takiej potrzeby. I też nawet jak są śniegi, to śniegi, to śniegi mogą być, ale mrozy nie są tak długotrwałe jak tutaj. Tutaj ledwie zdążyłem z tymi osłonami, bo w ostatnią osłonę to już w ostatni dzień, gdzie w ogóle było możliwe takie, takie działanie, to w sensie na zapakowanie tych, zapakowanie tych liści było możliwe, bo potem już był spory przymrozek i nawet nie dałoby się włożyć. Także tak to, to mniej więcej wygląda. Te osłony, Tutaj, może wyrywkowo, wszystkich mu nie będę otwierał, bo nie ma sensu, bo te, te warunki cieplarniane tylko tutaj na parę godzin się pojawiły. Słońce już pomału zachodzi. Ja mam nadzieję, że nie będzie znowu czystego nieba. Tutaj temperatury, jak zawsze tutaj powtarzam, no tu są o stopień dwa niższe niż na podwórzu. Nie z samego względu, że tu jest takie pole, ale z samego też względu. Że jest tutaj taki, taki dość spadek, gdzie tutaj jeśli ma jakiś przymrozek wystąpić przy jakiś tam nawet wiosenny czy jesienny, to na, na samym początku to jest zawsze tutaj. Także tutaj jest o stopień dwa zawsze niżej, więc jak na podróży było minus 8 i tam może parę. No to tutaj minus 10 musiało być. I sam też jestem ciekaw, jak sobie te eukaliptusy tutaj poradziły. No zobaczymy, może tego, tego mniejszego otworzę. Tutaj z kolei jest eukaliptus pauciflora, niprofila. No i przy eukaliptusie pauciflora niprofila pokrywa zdjęta. O, wygląda nienaruszony. Blisko tygodniu takich tych mrozów, no nie były jakieś tam strasznie duży. Nawet jakby weszedł tutaj mróz, to też nie powinno mu nic się stać, bo ok, przecież to, to, to oczywiście są tak dobrane, żeby żeby, żeby jednak tutaj jest za jakiś czas rosły. Bez takich bez takich konstrukcji, ale na tą chwilę jest praktycznie nienaruszony. Jakby tutaj był wstawiony wczoraj, mróz nie weszedł. Tak widać, że przy stronie, no przy stronie oświetlonej, no to jest praktycznie całe tutaj suche, a jest tutaj dość cienko liści. Jest dwa razy cieniej niż Niż przy eukaliptusach. No tutaj tak, tutaj tak samo zrobiłem dwie te konstrukcje, żeby zobaczyć któraś, która jak się będzie sprawować przez zimę. jeśli ta, ta konstrukcja tutaj jest taka powiedzmy, że łatwiejsza, w, no trochę bardziej skomplikowana w konstrukcji, ale na pewno łatwiejsza potem jeśli chodzi o ponowne zbudowanie bo tutaj wystarczy tylko osłonić, tylko wystarczy podkręcać te, te wszystkie gwoździe tutaj wszystko podpada i cała ta konstrukcja może być gdzieś tam przechowana i na na jesień tylko tylko tą ściankę trzeba założyć także tak jak tutaj mówiłem no strona oświetlona no to też spodziewałem się, że będzie tutaj całkowicie e, rozpuszczona a strona ta e, północna no to widać gdzieś mniej więcej do tej, no do tej gdzieś, no nawet mniej, gdzieś do tej mniej więcej odległości jest zamarznięte i jeszcze jest tutaj przerwy, już, już tej takiej niezamarzniętej. Więc na, na tą chwilę wygląda wręcz wzorowo. No i mam nadzieję, że będzie taki sam, e, taki sam i na wiosnę. Czy to nie tylko tak, chwilowo. No jest tutaj trochę i tej wilgoci, no te osłony są też tak, to jest też ta, takie, one mają też w taki, taki sposób tutaj działać, że no jak przyjdą jednak takie długotrwałe, jakieś takie odwilże, no to no po, prostu, po prostu się to zdejmie i będą się wietrzyć. Tak żeby nie było tutaj całą zimę, bo całą zimę to na pewno by tutaj nie dało rady, bo są to są to przecież też rośliny zimozielone i one muszą cały rok jednak tą fotosyntezę w jakimś tam stopniu prowadzić. Więc tak tutaj jeden sobie poradził. I został mi jeszcze tutaj drugi. Nie wiem, którego by tu wybrać. Może tego. Tego zobaczymy Eukaliptusa parwula. No, ten koleżka także nie wygląda źle. Zieloniutki. Widzę tutaj takie niewielkie przebarwienia. Tutaj na niektórych końcówkach liści, czyli dobrze widać, ale wydaje mi się, że to jest nawet pozostałość po wcześniejszych mrozach. Tutaj były też jeszcze parę dni takie, I jeszcze przed tymi śniegami i tym całodobowym mrozem. I w zasadzie jedyne co mogło, to, 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 to chyba tamte na warunki. Podobnie jak i, jak i w tamtym drugim, yy, osłonki są od tej strony tak gdzieś do połowy Przemarznięte, Od strony tej południowej, no to oczywiście od, tej, od strony yy, tak południowej. Są roztopione, więc, no, więc warunki miał tutaj podobne. Zobaczymy, mam nadzieję, że ta metoda tutaj się sprawdzi. No, w przyszłym roku na pewno nie będzie taka stosowana, bo przy takich już dużych eukalipusach to nie miałaby takie racji bytu. Ale na tą chwilę sprawują się nawet nawet dobrze. Tu został jeszcze. Eukaliptus, drugi eukaliptus, parwula na podwórzu, który jest, który jest teraz zimowany mniej więcej, tak jak planuje to z tymi eukaliptusami w przyszłym roku. Ostatni eukaliptus, ten eukaliptus parwula rosnący na podwórzu, no może powiedzieć, że trochę wyprzedza przyszłość, wyprzedza czas tamte. Tamte zdziałki, no to jeszcze będą tak w taki sposób okryte. Tej zimy, ale, no, te, ten już jest okryty tak mniej więcej, jak to to przewiduje, jeśli chodzi o, o tamte właśnie kajptusy na, 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 działce w przyszłym roku. Jest oczywiście, no, obwinięte tam wewnątrz agrowłókniną, tam, tam dwie albo trzy warstwy. Także tutaj pień. I tutaj, no, także jest okryte folią, ale folia jest tutaj, no, trzeba będzie z tą folią też uważać. No, w takich warunkach jak teraz, gdzie nie ma słońca lub jest tylko takie fragmentaryczne, to ona jest bardzo pomocna, jednak, wbrew pozorom. Trochę tam rozgrzeje całą tą roślinę, także temperatura, mimo że na dworze może być nawet poniżej zera, albo tam troszeczkę, no to tutaj troszeczkę rozgrzeje, ale musi być ta folia na całej powierzchni, nie tylko u góry, ale także i, i pień musi być, tak żeby na całej powierzchni tej, tej rośliny, no po prostu ta woda wewnątrz odtajała, nawet jeśli, nawet jeśli pień był tutaj. Zamrażone, żeby transpiracja ruszyła od korzeni przez całą roślinę, bo jeśli ruszy tylko tu, a tutaj nie będzie, no to, no to bardzo możliwe, że, że roślina momentalnie uschnie. Dlatego musi. Być, jak już jest zakryta folią, to musi być całkowicie zakryta i góra do samej ziemi, i także korzenie odizolowane, to tu są też przysypane liśćmi. No i też tutaj śnieg jeszcze jest położony, ale myślę też, jeszcze tutaj trochę folią okryć, tak żeby. Cały ten grunt wokół także, także był roztopiony. Musi być cała powierzchnia od samej góry do samego dołu w, jednakowej, powiedzmy, w jednakowym stanie fizycznym. powiedzmy. Musi być, żeby ta folia miała jakiś sens, ale też no, jeśli, jeśli dni by zapowiadały właśnie takie słoneczne, to tą folię trzeba zjąć, bo temperatura tutaj, jak to w szklarni no, pod folią, raptownie wzrośnie o bardzo duże wartości, więc może być wtedy przeszkodą. Ale jeśli duże mrozy będą, to. Uważam, że jest to bardzo pomocna sprawa. No, niestety, tutaj trzeba po prostu patrzeć w pogodę i wiedzieć, kiedy ją zdjąć. Także tak bo ma się to na tę chwilę. Pozdrawiam.